Siemaneczko, jakiś czas temu pod jednym z moich starszych materiałów jeden z widzów poprosił o rozszerzenie tematu mojej szkoły. Był jeden taki materiał, w którym typowo opowiadałem o tym, jak tam jest. Link mogę Wam zostawić w opisie, ale on jest taki starszy, więc postaram się jakby go uaktualnić w tym materiale, a jest do tego dobra okazja, ponieważ w dniu dzisiejszym, tak jak wrzucam ten materiał, tak wszyscy wystartowali do szkół. Wiem, że sytuacja jest troszeczkę inna i pewnie wszystko teraz zajmie trochę czasu przez tą pandemię, ale jakby jedno się nie zmienia z tymi szkołami i z tym, że na przykład taka szkoła jak to moje liceum dalej będzie prowadzone. I jeśli chodzi też o tą szkołę, no to ten tytuł, który widzicie pod tym materiałem, no nie jest baitowy i jest to prawda, bo tak to wyglądało. Zapisałem sobie kilka tematów, które chciałbym właśnie poruszyć, takich najważniejszych, aby ten materiał był jak najbardziej treściwy i żeby też właśnie nie zabierać Wam za dużo czasu. No to zaczynając od początku, bo myślę, że tak będzie najlepiej, czyli dlaczego taka szkoła? Kto gdzieś tam, bo pewnie pojawią się nowe osoby na tym kanale, które mogą w ogóle wcześniej nie mieć związku z tym kanałem, więc nie wiedzieć, że gram w piłkę i tak dalej, więc już Wam w skrócie mówię, że jakby była sytuacja, gdzie byłem w, tak bym to nazwał, przepraszam, że tak mówię, ale w normalnym liceum. Tak mi jest po prostu najłatwiej, nie myślcie sobie, że jakoś myślę, że to liceum jest jakieś upośledzone czy coś. No to byłem tam, no i w związku z tym, że mieszkałem w internacie, że no jakby kontrakt nie został dalej tam przedłużony, wróciłem do swojego miasta. No i zaczęło się od tego, że wakacje sobie leciały, ja aż tak o szkole nie myślałem. No i nagle przyszedł czas, w którym trzeba było właśnie sobie szkołę znaleźć, ponieważ wiadomo, dobrze jest ukończyć szkołę. No i kolejna sprawa, no to nie miałem też ukończonych 18 lat, więc trzeba było jakby działać w tym temacie, ponieważ prawnie też by były z tym problemy. Dlatego zaczęło się gdzieś tam szukanie i chciałem wam też powiedzieć o innych rzeczach, które mi przez pewien czas zajęły trochę czasu i żeby może wam tego czasu oszczędzić, czyli nauczanie indywidualne, gdzieś tam nauczanie zdalne albo indywidualne, to jakoś tak było. Próbowałem sobie ogarnąć w jednej ze szkół, ogarniłem jakieś papiery, no i się okazało, że praktycznie żadna ze szkół z mojego miasta jakby się już tego nie podejmuje, że kiedyś to były tylko takie pojedyncze przypadki i tak dalej, i tak dalej. W jednej szkole prawie bym się dogadał, ale jakby byłem dogadany, tylko chodziło, był problem w tym, że bym i tak musiał pojawiać się na niektóre lekcje w szkole, że niektóre lekcje bym mógł robić poza, a niektóre w szkole. Ja mając takie podejście, jakie mam do szkoły, a nie myślę też sobie, że jakby w szkole byłem jakiś cienki i tak dalej, bo uczyłem się bardzo dobrze, jednak szkoła uczy wykonywania pewnych poleceń, pewnych działań i ja jakby w pewnym momencie zacząłem się od tego odrywać, byłem tego przeciwnikiem, bo widziałem, jak to działa i że nie ma to jakby żadnego wpływu na naszą przyszłość, chyba że to, że będziemy właśnie u kogoś wykonywać dany zawód, no to do tego nas to przygotuje. No ale wracając, no to w tamtej szkole wiedziałem, żebym musiał jeszcze przychodzić, no co by było takie, stwierdziłem, że i tak jeszcze to jest za dużo, że nie chcę czegoś takiego. Wszedł kolejny temat szkoły takiej w Sopocie, taka jedna z lepszych szkół, gdzie uczyłbym się przez internet, raczej dostawałbym materiały i chyba na koniec miesiąca jakieś prace bym wysyłał, a następnie na takie półrocze bym tam przyjeżdżał i zdawał egzaminy. Jednak z tego, co już mi zaczęli mówić, jakby w jaki sposób odbywała się nauka, to jest pierwsza rzecz, że już mnie to odrzucało, że byłoby tego dużo. Kolejna rzecz to były kwestia pieniędzy, co też mnie odrzuciło, ponieważ tam no, cena była zbliżona do 1000 za miesiąc nauki. Oczywiście jak to mój tata, to był jakby za tym, żeby mi mógł to opłacić. Nie myślcie sobie, że mamy tak pieniążki i tak sobie wydajemy, ale wiem, że to by też się równało z tym, że mój tata by pewnie musiał na to jeszcze bardziej harować, żeby mieć te dodatkowe pieniądze, więc to też nie chciałem w to się wciągać, więc odcięliśmy ten temat. No i wyszło od gdzieś tam mojego wujka, że znał tutaj panią dyrektorkę, że jest takie liceum zaoczne. Później jak się okazało, że jest liceum zaoczne, no to wyszło też, że są jakieś wieczorowe, że też technikum są zaoczne, różne właśnie takie szkoły. I wtedy mi się troszeczkę otworzył ten horyzont na to wszystko. No ale poszedłem na spotkanie z panią dyrektor, wszystko się dogadaliśmy, dowiedziałem się, jak to ma wyglądać. Mówię, super. No i jakby
Wiadomo, na początku trochę niewiadomym było, jak to będzie wyglądało, ale teraz już po tych 2 latach, ponieważ 2 lata spędziłem w tej szkole, mogę jakby wam opowiedzieć, jak to jest. Jakby do szkoły mogłem się normalnie zapisać, nie mając jeszcze 18 lat. Nie wiem, czy to raczej jakoś na boku nie było, no bo kilka osób też było poniżej 18 roku życia, więc raczej to jest bez problemu, żebyście jakby od pierwszej liceum startowali. I chyba teraz też normalnie jest, jak są 4-letnie licea, bo o to też może być pytanie, to z tego co wiem, jest normalnie nabór na 4-letnie liceum, więc jak najbardziej chyba można z tego korzystać właśnie od pierwszej liceum, nawet jeśli jesteście na tym 4-letnim. No i tak na marginesie może dlaczego wybrałem tą szkołę, no bo jakby jest główny ten temat, ale opowiedziałem wam trochę o sobie, jednak jakby zależało mi na tym, żeby mieć czas na treningi do południa, i jakby w pełni skupiać się na tym, aby w tej piłce się rozwijać. Więc szukałem właśnie takiej alternatywy, żeby móc właśnie tą szkołę, no tak prawdę mówiąc, no to odłożyć na bok i tylko to, żeby przejść gdzieś tam, zdać i tyle. No i przechodząc do kwestii właśnie tego chodzenia do tej szkoły, nauki, no to jeśli chodzi o chodzenie, to tak jak macie w tytule, 4 razy jest to w miesiącu. Były to zazwyczaj 2 takie zjazdy, bo to się nazywały zjazdy. Był sobota, niedziela, jeden weekend i na przykład za 2 tygodnie znowu sobota, niedziela. I tak w jednym miesiącu jakby były te 4 dni. Trzeba było mieć 50% frekwencji, więc jakby byłem na przykład, bo miałem jakiś mecz w sobotę, no to byłem na przykład w jedną niedzielę i za 2 tygodnie w drugą niedzielę, ponieważ na tyle mi to pozwalało i jakby bez problemu wszystko gdzieś tam było załatwione i dalej jakby uczęszczałem do tej szkoły. A zresztą nawet jakby ktoś miał problemy z frekwencją, bo gdzieś tam raz czy 2 razy mi się zdarzyło, że miałem i mi nie wychodziło, no to gdzieś tam szło się dogadać z nauczycielami, żeby to załatwić. Więc z tym chodzeniem, no to bardzo fajna sprawa i jakby dużo czasu macie dla siebie. Jeśli chodzi o naukę, ponieważ to też może dla wielu osób być ważne, no jakby wiecie, są 4 dni w miesiącu, więc sami nauczyciele mówią, że to co my tu zrobimy, to jest mało, że powinniśmy, jeśli my chcemy coś więcej właśnie w tej nauce, to sami ogarniać to w domu. Ja się przyznaję, że ja praktycznie w domu to się nic nie uczyłem, chyba że na jakiś egzamin, ale tak to się nic nie uczyłem i gdzieś tam wiedza z poprzednich lat czy coś, to jakieś tam przebłyski były, a czasami nawet było tak, że nauka była dużo lepsza niż w normalnej szkole, bo wiecie, mniej osób. Nauczyciel też może bardziej taki przyjazny niż to w takim zwykłym liceum, ponieważ ja przez 1 rok miałem naprawdę taką nauczycielkę, która, to dziwnie brzmi, ale jakby nie potrafiła nauczyć nas tego. Rozumiem, że nauczyciel może jakby ogarniać ten temat, ale nauczyciel też musi nauczać i on jakby nie potrafił nas nauczyć tych zagadnień, które chciał, a ja tutaj przychodząc do tej szkoły, właśnie był ten podobny temat, który tam był, którego kompletnie nie rozumiałem, a tu nagle jakoś wszystko było takie jasne, proste i przyjemne. Może też właśnie skupienie na tych lekcjach, no nie wiem, ale w każdym razie w porządku to było, jak ci nauczyciele nas tutaj uczyli. Kwestie egzaminów, czy jakichś kartkówek i tak dalej, no to jakby od nauczyciela często zależało, jak on to chce zrobić, ale on musiał gdzieś tam mieć 2-3 oceny, więc często działo się tak, że na przykład jeden nauczyciel robił tak, że zrobił 2 kartkówki i jakąś, nie wiem, jedną odpowiedź, czy jedną jakąś pracę, na przykład z geografii była jedna praca na koniec, to ona jakby się też wliczała w te oceny, więc jakby każdy nauczyciel jakoś na swój sposób to robił, ale to było takie, wiecie, zawsze każdy nauczyciel starał się dogadać, że zrobimy, jak nie pasuje wam w tym miesiącu, to zrobimy to w następnym i tak dalej, więc bardzo wszystko było takie luźne i spokojne, więc to mi się podobało, nie było takiego, że musicie to, musicie tamto, trzeba to, trzeba tamto, bo się spieszymy z programem, nie było czegoś takiego, więc też niektórzy, bo domyślam się, że są osoby, które na przykład psychicznie trochę dostają w szkole, więc tu raczej nie powinno się coś takiego zdarzyć. Oczywiście ja bardzo tutaj dużo mówię na przykładzie swojej szkoły, nie mam porównania na przykładzie szkoły zaocznej w jakimś innym mieście, ale mówię wam, jak to mniej więcej wyglądało i no myślę, że w większości liceów takich zaocznych jest podobnie, chociaż zależy też, jacy nauczyciele się trafią. No i te 3 oceny jakby takie były najważniejsze, a później jakby były egzaminy i egzamin składał się z tego, że był właśnie na półrocze, tak jak normalnie, że wiecie, właśnie połowa semestru i później jakby na koniec
na koniec danej klasy kolejny egzamin. No i te egzaminy też w porządku, każdy z nauczycieli gdzieś tam czasem niektórzy troszeczkę dopomagali, że wiecie, jakoś z pytaniami czy coś nasuwali jakieś tam propozycje, a niektórzy może robili bardziej ostrzej, ale mówię, w porównaniu do takiej normalnej szkoły, no to właśnie bardziej też myślę, może psychika tutaj sprawiała, że wszystko było takie prostsze, bo mówię, nie było takiego ciśnienia, tylko każdy gdzieś tam starał się Tobie pomóc i być właśnie w porządku co do Twojej osoby, bo no też wiecie, dla mnie taką nowością było, to z takich można ciekawostek tutaj dać, że na przykład do mnie mówili proszę Pana, nie? Miałem tam 17 lat w tamtym momencie, ale że w klasie miałem na przykład uczniów, którzy mieli 30 lat, 25, no to zwracali się proszę Pana i to też myślę, że sprawia, że w ogóle jest taka inna kultura pracy, inaczej jest jak jest, nie wiem, 20 paru 17-latków w klasie i jest ten nauczyciel i on musi nad tą całą ekipą zapanować, a inaczej jak jest właśnie takie są różnice wieku i nie ma też takiego rozgarbiarzu na lekcjach. I te egzaminy zdajecie i przychodzicie do następnej klasy, a jeśli nawet nie zdacie, ponieważ raczej jak przychodziłem do szkoły, to widziałem, że jeden gościu prawdopodobnie nie zdał, no to on już jakby nie powinien się pojawiać w naszej klasie, tylko powinien być w klasie niżej, a on pojawiał się u nas i jeszcze pani mu dawała to pisać, więc nie wiem na jakiej zasadzie to było, ale to już mi dało do zrozumienia, że naprawdę to tutaj każdy się stara właśnie Tobie pomóc i żebyś Ty to po prostu zdawał wszystko. Też by nie było wiadomo tak, że się przychodzi, usiądzie i się zdaje, że trzeba coś zrobić, ale mówię, że starają się pomóc, żeby zdać, a nie żeby udupić. Więc raczej w takich kwestiach szkolnych Wam myślę, że mniej więcej wszystko wytłumaczyłem. Mówię, gadałem tak jakby trochę z żywiołu wszystko, nie starałem się tego przygotowywać typowe odpowiedzi, tylko tak jak ja to pamiętam, żeby to jakby jak najbardziej było dla Was takie wiarygodne, to co mówię. Jeśli chodzi jeszcze o świadectwo i maturę, no to świadectwa na przykład nie dostawałem za ukończenie drugiej liceum, ponieważ dostawałem wszystko jakby na koniec tej trzeciej klasy. Świadectwo dostajecie normalne, jedyne co się różni w świadectwie to, że szkoła, która jest wpisana, to nie macie wpisanego jakiegoś tam liceum ogólnokształcące, tylko jest liceum zaoczne, ale z tego co jakby wiem, nigdzie nie ma tak, że patrzą na to pod tym względem, że on chodził do zaocznego, to on jest jakiś gorszy, tak raczej nie ma, a zresztą z tego co wiem, jak ktoś się wybiera na studia, no to w większości patrzą na matury. Maturę zdałem, więc jak widzicie, można jakimś tam innym kierunkiem tą maturę zdać. Te wyniki nie były, ja w jednym z materiałów już pokazywałem te wyniki, jak chcecie, możecie sobie to odszukać, ale te wyniki nie były jakieś tam boom, ale też nie było tak, że na jakimś włosku gdzieś tam to zdałem, więc tak po prostu byleby zdać, to zdałem. Też jakby inaczej by było, gdybym ja jakbym miał taki zapał do tego, żebym się dodatkowo jeszcze uczył, więc myślę, że to wtedy naprawdę na dobrych liczbach mógłbym to zdać, ale mi zależało tylko na to, by podejść, ja tydzień przed tylko sobie jakieś rzeczy powtórzyłem i po prostu podchodziłem do matury. Ale chciałem Wam jakby tak też powiedzieć, no właśnie matura też jest normalna, żebyście jakby nie myśleli, że ona też się jakoś różni, matura jest normalna. Jeszcze nawet nauczyciele u nas w szkole często narzekali, że matura jakby powinna dla nas być jakaś prostsza i tak dalej, ale to wiecie, to by też się równało z tym, że mogłyby jakby studia też inaczej troszeczkę patrzeć na nasze wtedy wyniki, ponieważ ta matura by była na przykład jakaś prostsza albo krótsza, a tak zdajemy tą samą, jeśli ją zdamy, no to jakby nikt nie zagląda, że byliśmy w zaocznym i chodziliśmy, no nie wiem ile razy, ale pewnie kilkanaście albo kilkadziesiąt nawet razy mniej od tych, którzy chodzili normalnie. No i na koniec chciałbym Wam dać jakby taką lekcję tego wszystkiego, jakby kiedy warto wybrać takie liceum, a kiedy nie. I zacznę od tego, kiedy nie. Jeśli nie macie jakby pomysłu, co chcecie robić w życiu ze sobą, chociaż ja bym w każdym przypadku szedł do takiego liceum, bo macie wtedy dużo czasu na różne przemyślenia. Jednak idąc do takiego liceum zaocznego, chodzicie 4 razy w miesiącu i macie jakby dodatkowy czas na swoje rzeczy. To jakby w tym normalnym liceum czy tam technikum, no to macie tak, że jednak
chodzicie jakby na wszystkie te przedmioty, uczycie się tego wszystkiego. Wiem, jak to jest, czasem się trafia, że nauczyciel od przedmiotu, którego nienawidzicie lub nie macie z niego rozszerzenia, jest po prostu bardziej wymagający niż nauczyciel, z którego macie rozszerzenie i to wszystko zaczyna się kolidować, bo więcej musicie robić na lekcje, które was jakby przyszłościowo nie interesują, niż na lekcje, które może w pewien sposób was w przyszłości, nie wiem, ktoś lubi matematykę, was właśnie z tamtego przedmiotu jakby macie mniej do roboty, nie? Więc później jakby to wszystko się tylko tak jakby kumuluje i w tą złą stronę. Ale no tak wam dając na przykładzie, no to idziecie do liceum zaocznego, 4 razy w miesiącu idziecie do szkoły i reszta dni jest jakby dla was, więc jeśli nie uprawiacie jakiegoś sportu, ale nie wiem, chcecie iść w kierunku jakiejś biologii czy coś takiego, no to zaczynacie dodatkowo się uczyć, nie? Możecie, nie wiem, wziąć sobie korki. Jeśli nie macie pieniążków na korki, no to możecie, załóżmy, zabrać się do tego, żeby indywidualnie się uczyć przez internet, wiecie. No internet jest teraz taką bazą wiedzy, że możecie wchodzić, wpisywać co chcecie, jakieś artykuły, nie artykuły, uczyć się tego wszystkiego. Możecie, jak chcecie się bardzo dobrze przygotować do matury, możecie rozwiązywać już sobie sami te arkusze i jakby ogarniać, z czego tak naprawdę macie się uczyć, więc jak najbardziej na plus, nieważne czy jest się właśnie sportowcem, czy idzie się w kierunku jakichś studiów, to według mnie jak najbardziej trzeba w ten kierunek uderzać. Jednak właśnie mówię, trzeba być świadomym tego, że samodyscyplina też jest bardzo ważną rzeczą w tym przypadku, bo zobaczcie na tym przykładzie chociażby mnie, jakbym ja poszedł do tej szkoły, ale przez tydzień bym trenował tam do południa i po południu, ale po tygodniu bym stwierdził, że tam lepiej sobie, wiecie, odpuścić, wyluzować i tak dalej. I bym tak naprawdę do południa miał dużo czasu wolnego, w którym, nie wiem, bym siedział, grał na kompie, spał na przykład do 12, mogłoby tak być. I na przykładzie też jakby takiej osoby, która się uczy, by właśnie przyszłość jakby jest uzależniona od tego, jak ona będzie się uczyć, no to wtedy jest to samo, nie? Jeśli olejecie ten temat, no to będziecie do takiej szkoły chodzić, ale na przykład z tej biologii będzie wam jakby ciężko cokolwiek zrobić, no bo nie ogarnialiście to sami, więc właśnie ta samodyscyplina będzie tutaj również kluczowa. Dlatego jeśli jesteście zdecydowani na coś takiego, no to mówię, musicie wiedzieć, że dacie sobie radę, że jesteście na tyle samozdyscyplinowani, żeby samemu się uczyć i to ogarniać. Chociaż jakby znając życie już, jak widzę te osoby, które sporo się uczą do szkoły, no to one są dosyć dobrze samozdyscyplinowane, no bo szkoła w większości polega na tym, że nauczyciele wam na lekcjach coś tam tłumaczą, ale w większości i tak uczycie się w domu i uczycie się sami, więc ta samodyscyplina też w pewien sposób się tutaj utworzyła. Ale no jednak nauczyciel wam zadaje to zadanie domowe i się wkurzacie, ale się uczycie, a tu jednak będzie tak, że sami będziecie musieli sobie zarzucić pewien system jakby nauczania i sami obrać jakiś tam kurs i zacząć się gdzieś tam uczyć. Ale no to mówię, ja jakby jak najbardziej polecam, jednak trzeba te cechy na pewno w sobie wyrobić i właśnie tak nad tym pracować. Jeszcze zapomniałem w sumie dodać, czy za tą szkołę się płaci. Wiem, że są szkoły, za które się nie płaci, ja akurat płaciłem, było to 130 chyba miesięcznie, a przez to, że miałem stypendium, co nie myślcie sobie, że jakoś cisnąłem w tej nauce, po prostu pisałem tak jak się, że tak powiem, tak jak umiałem, pisałem i jakby wychodziły z tego nawet dobre oceny, więc miałem stypendium i płaciłem po prostu mniej, bo 80 zł miesięcznie. Więc no w porządku, nie jest to jakaś taka, wiecie, przesadzona cena za to wszystko, co tam jest i za tą atmosferę, jak najbardziej w porządku. I tak w sumie to chyba tyle, no nie wiem, nie kojarzę jeszcze czegoś, co bym miał wam takiego kluczowego tutaj powiedzieć, aczkolwiek mogłem coś pominąć, więc piszcie w komentarzu, jeśli macie jeszcze jakieś pytania. Ja na pewno wam na nie odpowiem. Na razie tych pytań jakby pod materiałami jest coraz więcej, ale no tak jak mówię, nie ma ich na razie
tyle, żebym nie mógł Wam odpisać, więc na razie możecie z tego jak najbardziej korzystać i ja Wam na każde pytanie, jakie gdzieś tam będzie, odpowiem. No chyba, że jakieś takie pytanie będzie w dziwny sposób sformułowane, to nie odpowiem, ale tak to raczej na wszystko, co gdzieś tam zapytacie, to Wam odpowiem. Tak więc, aczkolwiek jeszcze jedna rzecz, ponieważ mogą być pytania o to, jak to się stało z rodzicami, że oni mi pozwolili pójść do takiej szkoły i tak dalej, więc od razu Wam powiem, że na pewno mam bardzo w porządku rodziców w tym temacie i jakby oni od momentu, w którym wyjeżdżałem już w wieku 14 lat do internatu, sami dawali mi tą decyzję, czy ja chcę tam jechać, czy nie, no bo tak naprawdę to ode mnie wszystko zależy, bo ja tam będę mieszkał i ja tam będę spędzał czas, tak więc to ode mnie zależało, ale mówię, mam na pewno bardzo w porządku rodziców, na ich decyzję mogło też wpłynąć to, że jakby byłem w tym internacie, więc wiedzą jakby, że mam świadomość tego, co robię i co chcę robić. To jest kolejna sprawa. Jednak z tatą też był moment, w którym on właśnie mówił, że wypadałoby już pójść do jakiejś szkoły, się zgłosić, no bo już było po rozpoczęciu. Już były rozpoczęcia w szkołach, a ja jeszcze nie byłem, więc jakby jak ktoś jeszcze jest w takiej sytuacji, może się zastanawia, to może z tego korzystać. Albo nawet jak jeszcze, jak jesteś zapisany do jakiejś szkoły, ale bądź jesteś zapisany, bo oczywiście dziewczyny mogą również to tutaj oglądać, to możecie dalej tam gdzieś tam do końca miesiąca się do zaocznego zgłosić, bo u mnie do tej mojej szkoły wiem, że do końca miesiąca się ludzie zgłaszali na semestr, więc to było jak najbardziej w porządku. Albo na półrocze można było też się zgłosić, jakby ktoś miał taką ochotę, to też wiem, że jest taka możliwość. No, ale dobra, bo tak trzymam ten palec i co ja chcę tu powiedzieć. Ostatnia też rzecz, która tak wpłynęła też na to, żeby mój tata zrozumiał, o co tak naprawdę chodzi, to dałem mu książkę Obsesja doskonałości. Taki był jeden fragment, który uważałem za bardzo ciekawy. Teraz Wam nie powiem, jaki to był fragment, ale też żebym go znalazł, to bym troszeczkę czasu musiał na to poświęcić. Ale kto jakby przeczyta sobie tą książkę, ten będzie wiedział, myślę, o jaki fragment chodzi. Pokazałem to tacie. On powiedział, że jak najbardziej, jeśli ja do tego tak chcę podchodzić, to on jest za tym, no tylko trzeba coś po prostu znaleźć. No i wtedy zaczęło się to szukanie. Więc ja to zrobiłem w taki sposób, takie też rzeczy za tym wszystkim przemawiały. A nie wiem, jeśli macie jakieś tam problemy z rodzicami, żeby to ogarnąć, to nie wiem, może możecie pokazać im ten mój materiał, może to, co ja tutaj mówię, ich w pewien sposób przekona. A może jakieś inne swoje sposoby, to już musicie wykombinować, bo to wy jakby najlepiej znacie swoich rodziców i wy wiecie, dlaczego oni podejmują takie, a nie inne decyzje, lub w jakiś sposób może się wykazać tą samodzielnością, tym, że oni będą w stanie Wam powierzyć to, że będziecie mogli wybrać taką, a nie inną szkołę. No już mówię, to wszystko od Was zależy. Ja dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Kto obejrzał ten materiał do końca, niech napiszą GAG w komentarzu, ponieważ taka jest nazwa tej serii i mi będzie na pewno bardzo miło. Więc jeszcze raz dziękuję. Jakby życzę Wam sukcesów w tej szkole, ale też dobrych wyborów, abyście później jakby nie narzekali na to, gdzie poszliście i że marnujecie swój czas, ponieważ no jak wiecie, mamy ten czas na tym świecie trochę ograniczony, więc warto by było go jak najefektywniej wykorzystać. Siemanko!